Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Na początku tego odcinka zachęcam do tego, żeby zasubskrybować ten kanał, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy. Zachęcam do odwiedzin przyszłości. Dzisiaj informacje z frontu. Na froncie dzieje się, ale o tym będzie więcej mówił dr Marek Kozubel. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, panie redaktorze, witam naszych słuchaczy. Ja dziękuję za zaproszenie, już po raz kolejny. To może przejdę od razu do tematu. Dzisiaj faktycznie działo się dosyć sporo, nie tylko na odcinku chersońskim, który przez ostatnie dni przyciągał największą taką uwagę osób obserwujących wojnę rosyjsko-ukraińską, ale dzisiaj bardzo dużo się działo na innym odcinku, o którym wspominałem podczas naszej niedzielnej rozmowy. Ja wtedy wspominałem o tym, że może się coś zacząć dziać w zupełnie innej części Ukrainy, konkretnie w obwodzie chersońskim, i podawałem tam przykład miasta Izium, które od wiosny znajduje się pod okupacją rosyjską. A gdzie konkretnie coś się zaczęło dziać? I otóż jest takie miasto pomiędzy Iziumem a Charkowem. Nazywa się ono Bałaklija i przez dosyć długi czas tam się zatrzymała część frontu tej wojny, i dzisiaj z rana oddziały ukraińskie uderzyły na Rosjan we wsi Werbiwka. To jest taka wieś położona na północny zachód od Bałaklii, w zasadzie położona po sąsiedzku z nią, wzdłuż szosy P-78. No i Ukraińcom udało się dosyć szybko Werbiwkę wyzwolić, a następnie Ukraińcy sforsowali taką rzeczkę, która oddziela Werbiwkę od Bałaklii, Serednią, czyli średnią Bałaklijkę. Sforsowali ją i następnie walki przeniosły się do zachodniej części miasta Bałaklija. Ponadto nie można również wykluczyć tego, że Ukraińcy uderzyli na Bałaklię również od południa. Prawdopodobnie Rosjanie stracili kontrolę nad taką malutką wsią Bajrak. Następnie Ukraińcy przeszli w niej most i być może uderzyli na okupowane miasto również od południowego zachodu. Obecnie prawdopodobnie status Bałaklii jest kontestowany, to znaczy ani Ukraińcy, ani Rosjanie nie mogą powiedzieć, że w pełni kontrolują tą miejscowość. No, istnieje takie podejrzenie, że Rosjanie Bałaklii nie utrzymają, a to wtedy pozwoli Ukraińcom na podjęcie kolejnych działań wzdłuż szosy P-78. Otóż mogą oni później zająć takie miasto Sawince, a następnie uderzyć po zdobyciu Sawinców oczywiście, na takie skrzyżowanie położone na wschód od Sawinców. To jest skrzyżowanie szos M03 P-78. Dlaczego to jest takie istotne? Chodzi o to, że przez to skrzyżowanie przechodzi zaopatrzenie, czy w zasadzie jest to jedna z nitek zaopatrzenia, które prowadzą do Iziumu. Jeżeli Ukraińcom uda się zająć to skrzyżowanie, no to wtedy zgrupowanie rosyjskie pod Iziumem będzie miało po prostu ograniczoną liczbę szlaków zaopatrzenia. Także sytuacja Rosjan będzie tam taka gorsza, bardziej krytyczna. Ponadto jeszcze można dodać, że walki toczą się nadal w obwodzie chersońskim. Tam Ukraińcy nadal dysponują inicjatywą i można powiedzieć, że na północ od Chersonia Ukraińcy troszeczkę zmienili kierunek uderzenia. Zaczęli atakować Rosjan w kierunku rzeczki Werewczywka. To jest taka niewielka rzeczka, mniejsza od Inhulca. I prawdopodobnie tutaj wiele wskazuje na to, że Ukraińcy będą chcieli przeciąć w ten sposób inną szosę, przez którą Rosjanie mogą przesyłać sobie zaopatrzenie do innego okupowanego miasta. To miasto nazywa się Snihurivka. Ukraińcy od dłuższego czasu starali się to miasto zdobyć. No i jeżeli Ukraińcom udałoby się w trakcie tego natarcia swojego przeciąć szosę P-81 i dojść
do linii rzeki Inhuec na południe od Śniegurywki, no to wtedy sytuacja Rosjan również w tej miejscowości się znacznie pogorszy. Także no, można powiedzieć, że dzisiaj naprawdę dużo. Ukraińcy zresztą kontynuują ostrzały pozycji przeciwnika, miejsc koncentracji, miejsc dowodzenia, niszczą składy przeciwnika. No i tutaj warto też dodać, że nadal ostrzeliwana jest Nowa Kachowka, gdzie przypomnę raz jeszcze, no bo już nieraz o tym w poprzednich audycjach wspominałem, znajduje się dosyć istotny, bardzo ważny most na Tamnie. Prawdopodobnie ponownie stał się on celem ostrzału. Także dzieje się naprawdę bardzo dużo. No, jeszcze można do tego dodać, że podziemie ukraińskie również się aktywizuje. Dzisiaj w Berdiańsku doszło też do zamachu na jednego z kolaborantów, który pełnił funkcję komendanta w Berdiańsku, komendanta rzecz jasna takiej policji okupacyjnej. Doszło do wysadzenia jego samochodu osobowego. Co prawda zamach on przeżył, ale zmarł później w wyniku odniesionych ran. Także dzisiaj to są takie najważniejsze w zasadzie wydarzenia. Tak jest. Podsumowanie dzisiaj dr Marek Kozubel w trakcie kolejnego, właściwie 195. dnia inwazji Rosji na Ukrainę. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.